Siemaneczko panowie i panie, mamy czwartek, siedziałem sobie, kawkę piłem, papieroska paliłem, tyk, pocztowy zleciał, posypałem ziarek, 2 minuty i już siedział, zaraz zobaczymy co to za czempion, jakiś groszek, o tu jest, co maluchy. Jeszcze na gumie. Nie wiem, co tu jeszcze na gumach lata, ale ktoś jeszcze lata. Chodź, nie bój się mały, chodź. Chodź. Pokaż się. Samiczka. Zaraz zobaczymy, co to za gołąb. Skąd to jest? $10,440 $0,65 panowie. Malbork. 22 rok. Na gumie. To tu jeszcze takimi gołębiami lata. Gołąb z Malborka. Taka samiczka. 20 km ma do Malborka ode mnie. Dosłownie rzut beretem. No zobaczcie. Dobra, zaraz ją tu pokażę. Taka to samiczka. Groszka białolotka. Nawet całkiem przyjemna. Ciekawe, do kogo ten gołąb należy. Żeby był jakiś numer telefonu, to by zadzwonił. Nic takiego tu nie ma. Z jednej strony ma chyba ze 3 lotka, z drugiej jedno. Tak to wygląda. No nic, zobaczymy. Zaraz zadzwonię do kolegi z Malborka. Może będzie wiedział, czyj to gołąb. To samiczka. Pokaż się. Ależ dzika jesteś. Ależ dziku z siebie. Chodź. Chodź, nie bój się. Tu ma z 5 lotek. Może troszkę więcej. Ciężko jest uchwycić. Czekajcie chwilę. Siedem na trzy. Taka białolotka. Całkiem przyjemny gołąbek, ale się dziwi. Dobra, najedz się najpierw, zaraz ci przyniosę jakiś elektrolit, żebyś się napiła. Obce same wchodzą, panowie, same wchodzą, nie trzeba ich w ogóle łapać. Głodna bardzo była, wskoczyła. Kręciła się po wskoku, ale weszła. Dobra, dowiem się, czy to gołąb. Zobaczymy, czy właściciel się odezwie. Także pozdro.